4 prace magisterskie, po jednej doktorskiej i inżynierskiej, napisane przez studentów ATH, zostały nagrodzone w konkursie Fiata. W konkursie Fiata mogą być prezentowane tematy prac habilitacyjnych, doktorskich, magisterskich i inżynierskich z obszarów tematycznie pokrywających się z działalnością firm skupionych w koncernie Fiata. Wszystkie te prace są zbierane i analizowane w Centrum Rozwojowym Fiata i elementy z poszczególnych prac wchodzą w aktualne projekty. No, trudno mi powiedzieć, gdzie który element został wzięty, ale to wzbogaca wiedzę tych, którzy projektują przyszłe modele. Najlepszy dowód na to, że tak jest, to jest ta nagroda finansowa. Jakby to była tylko praca dla pracy, no to podejrzewam, że firma taka, jaka jest Fiat, nie sponsorowałaby tej idei. Natomiast jest to bardzo poważny zastrzyk wiedzy z sektora naukowego do sektora produkcyjnego. Akademia Techniczno-Humanistyczna obok Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Politechniki Warszawskiej jest jedną z trzech uczelni z całej Polski, do której kierowany jest konkurs o nagrodę Fiata. Uczelnia nasza, publiczna, wypełnia nie tylko misję publiczną, ale prowadzi bardzo szerokie badania. W tym badania na przykład w przemyśle motoryzacyjnym. I bardzo się cieszymy, że uczelnia w tym zakresie jest również kuźnią talentów, którzy wypracowują jak gdyby nowe, nowatorskie rozwiązania dla przemysłu motoryzacyjnego, w tym momencie dla Fiata. Nagrody przyznawane są od 1997 roku. W sali senackiej budynku rektoratu Akademii Techniczno-Humanistycznej wręczono dziś nagrody 6 zwycięzcom konkursu z ATH i 6 zwycięzcom konkursu z Politechniki Gliwickiej. Jeśli chodzi o ATH, nagrodzono pracę doktorską doktora inżyniera Mirosława Wojtyły oraz prace magisterskie Tomasza Kurczyka, Bartłomieja Nabielskiego, Tomasza Pająka i Krzysztofa Kubasa. Nagrodzoną pracą inżynierską była praca Jakuba Węgrzyna. To jest system motywacyjny z jednej strony dla nich, którzy otrzymują te nagrody, ale inni też widzą, że coś, co robi się, co daje się z siebie, co jest na początku pomysłem, co później staje się koncepcją poprzez badania, które wykonuje, jest siłą motoryczną, siłą napędową nie tylko ich do dalszego działania naukowego, ale innych. Czy ja nie mogę? Przecież ja też mogę. Ja też właśnie kształcę się w tym kierunku. Ja zdobywam właśnie umiejętności techniczne, technologiczne, umiejętności inżynierskie. Przecież ja chcę się przysłużyć do własnego rozwoju. To, co ja wielokrotnie powtarzam, ciągle dążymy do tej japońskiej szkoły doskonałości. Realizując, doskonaląc siebie, kształcąc, szkoląc, realizuje się również dla jednostki. Rozwój mój jest cząstką rozwoju jednostki, czyli uczelni. W tym momencie cieszę się podwójnie. Uczelni i grupy Fiat.